Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i tym razem dziewczyny znanej influencerki znów zamówiły mi ubrania, tym razem sylwestrowe. Moi drodzy, witam wszystkich w nowym filmie. Ja zrobię tylko taką małą wstawkę, w ogóle to jest takie dziwne, bo zawsze oglądałam innych youtuberów, którzy robili takie wstawki, a ja nie mogłam takich robić, ale teraz już mogę. Dobrze, więc chciałabym Wam wszystkim mega podziękować za cały grudzień, za całego vlogmasa, za wszystkich, którzy go oglądali, którzy byli ze mną. Wiem, że nie zrobiłam ostatniego filmu, ale słuchajcie, rodzinny czas mnie pochłonął, ogólnie święta i tak dalej, także wybaczcie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja się bawiłam super, mimo tego, że były cięższe momenty, ale ogólnie bawiłam się naprawdę świetnie i to było jak zwykle wyzwanie. Także jeszcze raz wszystkim z osobna mega dziękuję, że tutaj byli i teraz zapraszam na normalne odcinki i jeszcze mocniejszy rok 2022. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, lecimy po swoje. Dla osób, które jeszcze nie znają zasad tych filmów, to razem z dziewczynami Asią, Basią, Kasią, Sylwią oraz Magdą dobieramy się w szóstkę i na początku robimy takie losowanie, która z nas jest odpowiedzialna za daną część garderoby, typu spodnie, okrycie wierzchnie, góra, buty, dodatki i coś jeszcze. Więc mam przed sobą 5 paczek z Zalando i zaraz będę rozpakowywać je po kolei. Zobaczymy, która dziewczyna wybierała co dla mnie. Ja akurat tym razem wybierałam okrycia wierzchnie, także to już zobaczycie na filmach u dziewczyn, gdzie Was odsyłam po zakończeniu oglądania tego. Także przechodźmy już do pierwszej paczki. Pierwsza paczka, taka cieniutka, więc obstawiam, że to jest góra i za góry była odpowiedzialna Asia. Hej, z tej strony Asia z kanału Asz Plum Plum. Dla Oliwii wybrałam wbrew pozorom bardzo klasyczną bluzkę, bo bałam się, że dziewczyny poszalały, także jest w klasycznym kolorze, natomiast ma taką poświatę świecącą, także wydaje mi się, że świetnie się spisze na taką bardziej elegancką imprezę, właśnie na karnawał sylwestrową. Jestem ciekawa, Oliwia, czy spodoba Ci się moja propozycja. To jest taki top z lejącym dekoltem, czarny, delikatnie się błyszczy, jest w porządku. Z jakiego on jest sklepu? Z Berszki. Okej, okay, no właśnie tak czuć taką jakość berszkową. Zobaczymy, wydaje się być spoko, taki klasyczny. W następnej paczce, po samym dotyku, wydaje mi się, że to jest torebka. Także sprawdzę, kto był odpowiedzialny za torebki. Sylwia, sprawdźmy, co ma do powiedzenia. Hejo, z tej strony Sylwia Shiny Sy. Dla Oliwki wybrałam torebkę, która mi osobiście bardzo wpadła w oko. Uwielbiam pikowania i te wydały mi się bardzo oryginalne, ponieważ nie są ani pionowe, ani poziome, tylko takie nieregularne. No i do tego srebrny łańcuch, czyli taki element biżuteryjny, więc na Sylwestra myślę, że spoko. Daj znać, Oliwka, czy Ci się spodobała. Dobrze. Czarna torebka, widzę, że na razie bezpiecznie, czarny top, czarna torebka. Ona jest tutaj taka wyszywana, ta skóra jest delikatnie świecąca. Nie jest to torebka w moim stylu i na taką bym się nie zdecydowała. Rzadko kiedy kupuję torebki z takiego materiału, a jeżeli już, to raczej większe. No ona jest niby taka prosta, bo ona jest tutaj na takim łańcuszku. Jest okej, okay, jest okej. Okay. W następnej paczce obstawiam, że będzie dół, bo tam będą buty, okrycia wierzchniego nie ma. W następnej paczce obstawiam, że będzie dół, a za doły odpowiedzialna była Basia. Cześć, z tej strony Basia i u Oliwii postanowiłam troszeczkę zaszaleć. Oliwia często widzę, że szaleje z różnymi ciekawymi spodniami, więc ja też jej zamówiłam trochę szalone, ponieważ są to srebrne spodnie rozszerzane na dole, totalnie sylwestrowe, przynajmniej tak mi się wydaje. Ciekawa jestem, czy reszta dziewczyn zamówi coś z błyskiem i czy będzie Oliwia mega błyszcząca, mega sylwestrowa, w końcu taki mamy motyw przewodni. No i co, Oliwia, daj znać, czy Ci się podobają i zobaczymy, jak to się wpasowuje w resztę stylówki. Uwaga, uwaga. Wow, wow. Srebrne, bardzo świecące dzwony.
To jest bardzo odważny krok, na który być może bym się zdecydowała, jeżeli spodnie bym nie urzekły jakoś swoim krojem i miałabym jakiś taki sprecyzowany pomysł na stylizację sylwestrową. Są bardzo odważne. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co mam o nich powiedzieć. Bo ja je dopiero muszę ubrać, żeby zobaczyć. Nie wiem. To jest dla mnie znak zapytania. Autentycznie. Jak na razie wszystko się ze sobą zgrywa, bo przy torebce jest srebro. Spodnie są srebrne, także sprawdźmy, co będzie dalej. Buty, za które odpowiedzialna była Kasia. Hello, hello! Tym razem moim zadaniem było wybranie butów na Sylwestra imprezowych i tutaj postawiłam na buty na płaskim obcasie w odróżnieniu od tego, jakie wybierałam dla pozostałych youtuberek. Ze względu na to, że wiem, że Oliwka za bardzo w obcasach nie chodzi, tym bardziej na imprezy, dlatego daj znać, czy te buty Ci się podobają. Myślę, że tak, ale wiecie, no zobaczymy, czy mam rację, czy nie, więc oglądajcie koniecznie dalej. Wow! To jest bardzo duży but. Ma mega wysoką podeszwę. Troszkę tak alternatywnie bym powiedziała, tutaj się zadziało. Okej, podeszwa mi się podoba, bo ja bardzo lubię właśnie takie masywne podeszwy, chociaż ta to jest chyba najbardziej masywna podeszwa, jaką widziałam w swoim życiu Peskitu. Tutaj mamy błysk. No kurczę, takie oryginalne te buty bardzo. Pokażę Wam je z bliska. Nie no, sama na pewno bym ich nie kupiła. Najbardziej przez ten detal tutaj tego paska, jakby to najbardziej mnie wstrzymuje przed tymi butami. Ale mogą wyglądać ciekawie. No jak na razie dziewczyny chyba sobie czytają w myślach, bo ten outfit się ze sobą całkiem klei, ale zobaczymy, jak to ubiorę. No i ostatnio mamy jakieś akcesorium, za które odpowiedzialna była Magda. Cześć, to Suzy z kanału Suzy Live Vlog. Dla Oliwii wybrałam coś takiego bling bling, taki instagramowy detal, bo widziałam to na wielu kontach na Instagramie, ale jest to coś takiego na imprezę, na Sylwestra, na wielkie wyjście. Czy to się Oliwii spodoba? Nie wiem, bo nie widziałam u niej na Instagramie tego. No ryzyk fizyk, zobaczymy. Oliwia, czy to Ci się podoba? Ej, myślałam, że nic nie ma w paczce, a to są kolczyki? Okej. Ej, ciekawe mega. Zobaczcie, one tutaj mają takie podwójne łańcuszki i są zapinane tak jakby po dwóch stronach ucha, coś takiego. Jestem zaskoczona, ponieważ ja na co dzień nie noszę właśnie takich wiszących kolczyków, ewentualnie jakieś koła, aczkolwiek takich kompletnie nie, ale one są naprawdę ciekawe. Ten ich sposób zapinania to może wyglądać fajnie i w ogóle jestem w szoku. Każda z dziewczyn zachowała te dodatki srebrne i ogólnie ta stylizacja się mega zgrywa, więc przebieram się i zobaczymy efekt końcowy. Okej, jeśli mam być szczera, nie wiem, jakim sposobem dziewczyny tak dobrze dobrały wszystkie ubrania ze sobą. Autentycznie wszystko do siebie pasuje. Jakby się normalnie dogadały, bo nie dość, że wszystko jest zachowane w srebrze, w czerni, to jeszcze naprawdę wszystko się idealnie uzupełnia. Nie mam jak schować tej metki, bardzo mnie to denerwuje. Oceniając teraz tak po kolei każda rzecz, jak na mnie leży, to odnośnie tych spodni, one są ciekawe i może bym w nich wyszła, chociaż ja nie ukrywam, nie lubię wychodzić na jakieś takie dłuższe imprezy w takich mega obcisłych spodniach, które po prostu podkreślają każdą część moich nóg i jakby to nie jest zbyt komfortowe. No i oprócz tego one prześwitują, jakby na pewno widzicie moją bieliznę spod spodu, a jeżeli nie, to spoko, ale uwierzcie, że prześwitują. Robią talię, to na pewno, ponieważ ogólnie tutaj ta góra z tym dołem zgrały się fajnie pod kątem zrobienia tej talii. To jest plus na pewno. Ciężko jest znaleźć taki krój spodni, żeby naprawdę się nim dobrze czuć. Odnośnie góry jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ bardzo ładnie leży, serio. Jestem w stanie się nawet w niej pochylić i ogólnie ten dekolt wygląda bardzo dobrze. Zatrzymuje się w super miejscu, bo akurat tutaj na mojej talii i wygląda bardzo, bardzo ładnie. To jest chyba moja ulubiona rzecz z tego całego zestawu. Kolczyki, tak jak mówiłam, jestem zaskoczona, ale mi się bardzo podobają, chociaż no nie są w moim stylu, jakby sama bym takich nie kupiła. Tak tutaj przy tej stylizacji uważam, że bardzo fajnie ją uzupełniają. Torebka fajnie, że ma możliwość noszenia ją takiej długości, a nie taką dłuższą na ukos. Aczkolwiek pozostaje przy swojej opinii takiej średniej, bo
Wolałabym, żeby tutaj był inny materiał i jakby inny wygląd stricte jej, ale łańcuszki są ładne. A odnośnie butów, wyglądają lepiej niż myślałam, że będą, ale dalej pozostaję przy tym, że sama bym sobie ich nie kupiła. Chociaż ta gruba podeszwa dodaje mi na pewno uroku i wyglądają tak inaczej, przyciągają uwagę, ale są takie trochę dziwne, bym powiedziała, troszkę takie alternatywne. Ale ogólnie wielkie brawa, ponieważ to jest chyba najlepszy outfit z całej tej serii filmów. Chyba nigdy jeszcze się tak dobrze ze sobą nie skomponowało wszystko, jak w tym odcinku. Także dziewczyny, brawo, spisałyście się i bardzo wam dziękuję za zrobienie takich wysyłek, które się ze sobą połączyły. Także w tym odcinku to by było na tyle. Odsyłam was do filmu dziewczyn, żeby zobaczyć, jakie okrycia wierzchnie dla nich wybrałam i czy w ogóle im się podobały i czy zgrały się z ich stylizacjami. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym filmie.